Prace nad budową puckiej mariny idą zgodnie z planem. Mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z nowego obiektu w 2023 roku. Inwestycja rozbudowy portu zakłada prawie 100 nowych miejsc do cumowania jachtów. Pierwszy etap prac obejmuje budowę części falochronu północnego dla osłony basenu rybackiego, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi, a także przygotowanie zaplecza portu. Nowa marina pochłonie ponad 32 miliony złotych, z czego ponad 80%, czyli 22 miliony złotych, to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą tej inwestycji jest grupa ND.